Kilka minut temu rozegraliśmy mecz z Sokołem Praskim. Była szansa na wygraną, jednak zawiedliśmy w ataku i w obronie. Popełnialiśmy głupie straty, błędy. Nie rozgrywaliśmy tak, jak powinno się rozgrywać. I no, po prostu głupie błędy, które mogą. Gdyby ich nie było, raczej byśmy wygrali. Pozdrawiam rodziców i wszystkich. No, niestety nie udało się wygrać meczu, bo mimo dobrego początku zaczęliśmy od prowadzenia 17-7, graliśmy naszą koszykówkę, dobrze broniliśmy, biegaliśmy do przodu, polowaliśmy, skuteczne akcje, potem coś się zacięło i nie potrafiliśmy tego powrócić do naszego stylu grania, nie udało nam się naszych przewag wykorzystać. Drużyna z Sokoła grała bardzo fajnie, konsekwentnie, skutecznie. Z głową, dobra zespołowa akcja i mocna obrona, i niestety przegraliśmy. Tak, z początku nabrali na zada, jako byliśmy piwo spali, ale jako potom po timeoutu nás sežval trenér, tak jsme se trošku sebrali, začali jsme brát na záda, tak jsme měli víc skoků jak oni a Tak já doplním Alberta. Protože jsme dneska proti Krakovu jsme měli hned první ranní zápas a jak říká, byl to celkem ospalý start, kdy jsme jako byli pomalí, všude pozdě, nebránili jsme vlastně nic, takže proběhl rychlý timeout, kdy jsme si důrazně vysvětlili, co budeme dělat líp a co dělat nebudeme. Začali jsme soupeře dotahovat, potom jsme v druhém poločase už soupeře přehrávali, obránili jsme jejich nejlepšího hráče a naopak u nás se probudili tady hráči, kteří na to dlouho čekali. Albert dneska skvělý zápas, 17 bodů a skvělá černá práce pod košem, spoustu doskoků. Ale celý tým hrál dobře, takže pro nás velmi důležitý vítězství z hlediska psychiky, že jsme konečně asi něco vyhráli, ale hlavně zasloužený. Myslím, že dneska jsme si to zasloužili za naší dobrou práci na obou stranách hřiště, takže klukům patří velká gratulace.